Po 8 latach Opolski Urząd Wojewódzki i Wojewoda Opolski gra razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Stąd dzisiaj moi goście, przedstawiciele sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Opola, których witam bardzo serdecznie. No i z radością chcę powiedzieć, że widać tą zmianę, która następuje w naszym kraju, troskę, wspólną troskę o zdrowie naszych mieszkańców. Płuca po pandemii, gramy dla dzieci, dla dorosłych, gramy znowu razem. W tym roku jeszcze nie mając tej wiedzy ani tej świadomości, że zostanę opolskim wojewodą, zarejestrowałam się jako wolontariusz, stąd już dzisiaj na moich piersiach identyfikator, bo zamierzam nie tylko symbolicznie dzisiaj przekazać na ręce sztabu opolskiego skromny upominek na licytację, ale przede wszystkim też czynnie zaangażować się w zbieranie środków, które będą służyły tak szczytnemu celowi. Przekazuję naprawdę w tym roku symboliczną rzecz, opolską karolinkę oraz zestaw porcelany ręcznie zdobionej, też opolskim wzorem. Powiem tak, no, nie przygotowałam się może aż na takie spektakularne prezenty. Obiecuję, że w przyszłym roku się tutaj już przygotujemy, może bardziej atrakcyjne. Bardziej chodziło mi dzisiaj o symbol, o to, żeby nowy przekaz i te nowe rządy tutaj i nowe spojrzenie na to, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jej wolontariusze i ta idea, która nam towarzyszy od 32 lat, 32 lata, czyli dokładnie tyle, ile ma moja córka, bo rodziła się razem z orkiestrą, mogę powiedzieć, więc żeby pokazać, że to jest bardzo ważna dla nas wszystkich sprawa, jesteśmy dumni, że możemy być też częścią tej orkiestry. Mogę dodać tylko tyle, że zupełnie nie było to uzgadniane, ale wczoraj mój przełożony, pan minister Kierwiński, również spotkał się w swoim gabinecie z szefem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z panem Jerzym Owsiakiem i tam omówione były i zadeklarowane faktycznie chęć współpracy, współdziałania wszystkich służb podległych MSWiA, które od tego roku znowu wracają do gry z orkiestrą, bo jak państwo doskonale wiedzą, jak chodzi o te służby, to one faktycznie sprawowały taki nadzór prewencyjny bardziej, jak chodzi o policję, natomiast absolutnie nie wolno się było angażować służbom w tą akcję. Natomiast nasze Wojsko Polskie absolutnie ani w żaden sposób nie mogło się angażować, co w tym roku się zmienia i co komunikujemy z wielką radością. Jest to naprawdę super, że no jest już tak normalnie, że wracamy do tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni przez wiele, wiele lat i przez ten krótki, ale też bardzo długi czas nie mogliśmy grać zarówno ze wszystkimi włodarzami, jak i też z policją, z wojskiem. Już mamy odpowiedź, że będzie grochówa wojskowa, że policja przekazuje nam dary na licytację, że straż pożarna też jest, straż graniczna. Także jest to naprawdę bardzo takie fajne uczucie, takie z serca, prawda, że jesteśmy razem, że możemy to razem robić i że wszyscy są gotowi, żeby tą orkiestrę wspierać.